Agnieszka Grochowska, Grzegorz Damięcki, Andrzej Seweryn, Sylwia Juszczak, Filip Pławiak. To tylko część polskiej obsady, którą zobaczymy na ekranie, a w pozostałych rolach obsada międzynarodowa. Serial został oparty na powieści emerytowanego pułkownika, funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu. Realizowany pod jego czujnym okiem, dlatego o realizm doznań możemy być spokojni. Proszę Państwa, presja podwójnej tożsamości, morderczy wyścig z czasem, niebezpieczeństwa wiążące się z życiem szpiega. Przenieśmy się do świata, gdzie nic nie jest takie, jakie wydaje się być na pierwszy rzut oka. Serial szpiegowski Nielegalni oglądaj w każdą niedzielę o 21:30 w Canal Plus i Canal Plus 4K. A 8 dni wcześniej nowy odcinek możecie zobaczyć w NC Plus Go i NC Plus Go TV. Każdy tu czegoś szuka. A ty czego szukasz? Nie sądzisz, że wszyscy szukamy tego samego? Musimy czuć wiatr we włosach, dopóki jeszcze są. Muszę iść za głosem serca. Nigdy się nie poddamy. To nie są ćwiczenia. Boję się. Potrzebujemy nazwy dla tej operacji. Jaki jest odlot? Bardzo mocny. Będziesz chciał to powtórzyć. Smakowałoby się, co? Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Czemu ja mam na to pójść? Telewizji chwalą, reklamują. To są ich sprawy! To są nasze sprawy! W życiu trzeba mieć trochę fantazji. Mówię, kiedy tak na mnie patrzysz. Jeśli cię to nie bawi, to po prostu powiedz. Chyba, że się z krową na łeb zamienić. Jesień w Canal Plus. Nielegalowie to są oficerowie wywiadu, którzy przyjmują tożsamość obcokrajowca, specjalnie stworzoną dla niego, jakby powiedzieć, w pewnym sensie wyprodukowaną, tak zwanego wtórnika. Trzeba umieć żyć z podwójną świadomością, nie tylko tożsamością. Świadomość trzeba sobie tak ukształtować wewnątrz, w sobie, aby móc w tej schizofrenii funkcjonować prawidłowo. Serialu szpiegowskiego to spore wyzwanie dla wszystkich realizatorów. Wyzwanie sprowadza się głównie do gatunku. Gatunku wyjątkowego, bardzo rzadko poruszanego w polskiej telewizji. W tym projekcie znalazłem świat, którego nie znam. I to jest bardzo interesujące. Oczywiście to jest fascynujące, świat szpiegów, takie historie, jak byliśmy młodzi, pewnie nas bardzo fascynowały. Pierwszy sezon koncentruje się na dwóch pierwszych tomach powieści. Więc trzeba było dokonać dosyć ostrej selekcji wątków, dlatego że jakby w medium filmowym nie na wszystko możemy sobie pozwolić. Wincent Sewerski był obecny na każdym etapie naszej pracy scenariuszowej. Był naszym głównym konsultantem i wyrocznią w wielu szpiegowskich sprawach. Był też fantastycznym źródłem, jeżeli chodzi o szpiegowskie zachowania i procedury. Podczas tworzenia scenariuszy bardzo zależało nam na tym, żeby zachować pełną wiarygodność. To znaczy, żeby nasz serial
w momencie, w którym zobaczy go ktoś, kto pracuje w służbach albo miał z nimi jakikolwiek kontakt, mógł powiedzieć, faktycznie, to mogło się wydarzyć. Co to za miejsce? Scenarzyści potrafili z tych moich książek wyłapać to, co było esencją, o czym ja pisałem. One nie pokrywają w całości moich książek, tego się nie da zrobić, ale oddają klimat, postacie, ich charaktery, ich relacje międzyludzkie. Wszystkie seriale, które ja przynajmniej cenię, są budowane przede wszystkim na postaci, a nie na historii. Mając to na względzie, zawsze szukałem takich możliwości w ramach sceny, czy na poziomie, nie wiem, pracy nad scenariuszem też, ale później na poziomie budowania tych scen, żeby były takie momenty z każdym z bohaterów, gdzie my widzimy jakieś ich zawahanie, niezależnie od tego, po której stronie oni są, w jakim są stanie itd., itd. Bo to kreuje atmosferę. Większość moich postaci ma swoje archetypy w rzeczywistości. I one są w jakimś stopniu odwzorowaniem osób, które znałem, czy sytuacji nawet, które znałem. Ja się starałem nie robić Konrada na swój wzór i podobieństwo, bo zdawałem sobie sprawę, że będę natychmiast oceniany od tej strony. Nasi bohaterowie nie są superbohaterami z komiksu, nie są herosami, którzy jakby na każdym polu odnoszą sukcesy. Każdy z naszych bohaterów traci coś, żeby dobrze wykonać swoją pracę. Ewa krok po kroku musi poświęcać życie rodzinne i swoje relacje z córką. Masz prawo być zła. Nie chce mi się słuchać twojego pierdolenia. Konrad staje się coraz bardziej samotny. On jest pełen jakichś skaz, pełen dylematów. Życie prywatne ma kompletnie rozwalone ten człowiek. Właśnie dlatego, że jest pracoholikiem, właśnie dlatego, że tej pracy tyle poświęcił, nagle okazuje się, że w życiu prywatnym jest bardzo, bardzo samotnym człowiekiem i nie umie sobie tego życia prywatnego ułożyć. To ją oddam. Jak oddasz? Nie wiem, mieszkanie wystawię na sprzedaż. Kurwa, nie pierdol! Ile razy mogę po tej sprzątać? Gram postać, która nazywa się Ewa Dębska, jest oficerem wywiadu. Jest osobą, wydaje mi się, dosyć skrytą, to znaczy kimś takim, kto nie za bardzo lubi i umie pokazywać emocje. Te 2 godziny wszystko, co masz, ląduje na moim biurku. Na pamiątkę. Kimś takim, dla którego wywiad i ta grupa ludzi, z którą współpracuję, jest właściwie, można powiedzieć, domem. Tak jej się życie ułożyło i tak była w stanie jej ułożyć, że właściwie niewiele ma poza tym. Poza tą pracą. Jakby im bardziej ona jest pogubiona, tym ja ją bardziej lubię, bo mam taki jakby ludzki, realny wymiar. W serialu Nielegalni gram Travisa. Jest to polski szpieg, który pracuje w białoruskim KGB. Travis jest postacią, która bardzo często też bardzo dużo gra. I on jako ten polski szpieg musi mieć kilka twarzy i z tych twarzy korzystać. I dla mnie, jako dla aktora, to było super wyzwanie. Bo nie dosyć, że musiałem grać Travisa, to jeszcze musiałem grać Travisa, który grał kogoś innego. Hans jest po pierwsze ofiarą systemu. Nie jest młodzieńcem 25-letnim, niemniej bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Jest świetnie zakorzeniony w swoim świecie, mówi po szwedzku, prawie tak dobrze jak ja w filmie. Myślę, że największym dramatem Sary jest pogodzenie życia prywatnego z życiem zawodowym. Sara musi, czy nie może powiedzieć prawdy o sobie. Potrzebujesz normalnej dziewczyny. Wystarczyłoby szczera. Największymi ofiarami naszego życia i działalności są nasze rodziny. One najwięcej na tym cierpią. One są pierwszymi ofiarami. Nikt bardziej nienawidzi zawodu szpiegów niż nasze żony i mężowie. To musi być ogromny kredyt zaufania. Są tacy, którzy tego nie wytrzymują po prostu. I są małżeństwa, które się rozpadają. Powiem tak, częściej się rozpadają małżeństwa, niż oficerowie odchodzą z pracy. A u mnie jest żelanie popijciku z twojej niewiasty. Tylko podejdźcie na milimetr i nikt z was żeby mi zadawa nie wyjdzie. Wiele jest seriali, oczywiście najczęściej amerykańskich, w których te postacie po drugiej stronie, ci antagoniści,
mają czas na to, żeby wyeksplikować i wytłumaczyć swoją filozofię. Dziś jesteśmy daleko poza taką ideą, że jest po prostu zły gość, który chce zniszczyć świat i tyle. Fajnie jest, jeżeli można go zrozumieć. Wydaje mi się, że te postaci rosyjskie, one nie są tak oczywiste. To znaczy, ja nie do końca jestem w stanie określić ich znaczenie dla historii, w sensie, czy oni są zdecydowanie źli, czy zdecydowanie nie. To jakby nie jest takie oczywiste i wydaje mi się, że to jest fajne. Wybierz po Purtu. Rozpraszasz o naszym człowieku. Gdybym miał wybrać taką jedną postać, która jest mnie najbliższa, konstrukcja psychiczna, poglądy, to tutaj mogę zaskoczyć akurat Misza Popowski. Myślę, że w nim jest najwięcej z moich takich różnych cech i poglądów na życie, na świat. I oficer wywiadu taki powinien być właśnie jak Misza Popowski. Michał Popowski, człowiek skrytny, człowiek chłodny w jakichś rzeczach, człowiek skользki. Najśmieszniejszą sprawą to jest przypadek drugiego dżentelmena Trubowa Jagana, bo go stworzyłem jako postać, czarny charakter, okropną, którą zakładałem, że czytelnik od początku nie będzie lubił, bo on podżyna gardła. A dzisiaj ją bardzo lubię, nie wiem, jak to się stało, może z powodu tego, że przymusili mnie do tego czytelnicy trochę. Завтра в 14 часов ты должен быть на борту. Как ты себе это представляешь? Службы сразу меня засекут. Наши люди помогут тебе выйти контроль. За это не переживай, Ханс. Яган — человек, который понимает, что такое дружба. Человек, который не предает. Человек, который понимает, что своих бросать нельзя. Сам принимает решение. Человек, принимающий сам решение, он опасен для окружающих. Шпек мужчи любить się учить. Добираем уж людей в тот способ до службы, чтобы этот императив был у них глубоко закодован в их особовости. Większość aktorów musiało się do swojej roli przygotować. Niektórzy uczyli się języka rosyjskiego, niektórzy musieli potrenować na sali gimnastycznej, aby nabrać pewności siebie i pewności swojego ciała, ale byli też tacy, którzy musieli nawet nauczyć się wspinaczki, a nigdy tego wcześniej nie robili. Musiałem przed tym filmem mocno popracować nad swoją wydolnością fizyczną i to mi się bardzo przydało na przykład podczas zdjęć w Stambule, gdzie nagle zostaliśmy rzuceni na zupełnie obcy mi do tej pory teren. Muszę powiedzieć, że Grzesiek Damiński, który odtwarza postać Konrada, naprawdę stanął na wysokości zadania i większość scen kaskaderskich realizował sam, będąc tylko przez kaskaderów zabezpieczonym. A dzięki Grześka i determinacji i pewnego rodzaju otwartości na wyzwania mogliśmy zrobić naprawdę trudne i wymagające rzeczy z jego udziałem. My oczywiście bardzo dużo piszemy i czytamy, więc siedzimy za biurkiem, ale kiedy jesteśmy w terenie, to bardzo ciężko fizycznie pracujemy. I wytrzymałość, kondycja fizyczna jest niesłychanie ważna.